Cześć, tu Bartek. W tym odcinku przedstawię Ci, jak zarejestrować konto w Innerweb. Przede wszystkim upewnijmy się, że mamy dostęp do przydzielonego nam służbowego maila. Korzystanie z tej skrzynki mailowej nie jest wymagane codziennie, jednak teraz będziemy jej potrzebować do zarejestrowania konta, a w przyszłości na przykład do odzyskania straconego hasła. Ok, zaczynamy. Weź do ręki Hammera z zainstalowanym systemem lub jeżeli chcesz korzystać z innego urządzenia mobilnego, ściągnij naszą aplikację Innerweb ze sklepu App Store lub Google Play. Po uruchomieniu aplikacji Innerweb mamy możliwość stworzenia nowego konta. Zadbaliśmy o to, aby ten proces przeszedł bardzo szybko. Klikamy rejestracja, uzupełniamy identyfikator zakładu, potwierdzamy, uzupełniamy pole imię, nazwisko, podajemy adres mail, na który ma przyjść link do aktywacji konta, numer telefonu kontaktowy do nas oraz wyznaczamy firmę bądź zespół, do którego należymy. Akceptujemy regulamin i wysyłamy wniosek na serwer. Jak widzisz, proces rejestracji konta przebiega bardzo szybko. Innerweb to system do współpracy w wielu zespołach. Dzięki niemu możemy obserwować pracę oraz realizowane zadania w ramach grupy osób, z którymi pracujemy na co dzień. Po rejestracji konta na nasz adres mailowy przesłane zostanie hasło oraz kod QR, który ułatwi nam szybkie logowanie na urządzenie mobilne lub na tablecie. Dobrze mieć ten kod QR wydrukowany, na przykład przy karcie dostępowej, aby zawsze był pod ręką. Dobrze jest zmienić to hasło na takie, które będzie bezpieczne i łatwe do zapamiętania, ponieważ będziemy go używać na co dzień.